Znów jedno, dwa zdanka. Pamiętam z czasów zamierzchłych, no może nie zamierzchłych, ale bardzo dawnych, tak zwana praca od podstaw. Czyli jedna, pamiętam, było z hasła pozytywizmu, gdzie zaczynajmy od siebie, zaczynajmy od małych grupek, praca zupełnie oddolna, która potem będzie miała jakiś oczywiście szerszy zakręt, zasięg i, że tak powiem, jakby ta mała roślina, która sadzimy coś, a potem z tego może wyrastać stopniowo gęsty i zielony las. Bardzo, bardzo dziękujemy za wspaniałą lekcję historii. Ja mam jedno małe pytanie. Komu my jesteśmy właściwie winni pieniądze? Bo to, że jesteśmy winni, że ten dług tak rośnie, to nie wiem, czy w tej chwili, ale jak ostatnio byłam w Warszawie w listopadzie, to na bodajże na Alei Jerozolimskiej i tam jest taka tabela i tam ten dług rośnie. Ale komu my jesteśmy właściwie pieniądze winni? Lichwiarzom, proszę pani. Lichwiarzom jesteśmy winni pieniądze. Zawsze tak samo to wygląda. Teraz to jest już zupełnie skala niewyobrażalna, więc cofnijmy się w historii o tych 25 lat do drugiej połowy lat 80. Wtedy właśnie to jeszcze było policzalne. Komu byliśmy wtedy winni pieniądze? Komu winni byli pieniądze Gierek i Jaruzelski? No otóż byli winni pieniądze Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i tak zwanemu klubowi paryskiemu, w którym zrzeszyli się różni tam pożyczalscy, tacy, co pożyczyli komunistom pieniądze. I otóż oni rozumieli, że to się wali, że to się kończy, że PRL nie jest w stanie spłacić tych długów z socjalistyczną gospodarką swoją i że w związku z tym to się będzie musiało zawalić. No i zaświtało im, tym lichwiarzom właśnie z Międzynarodowego Klubu, z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Klubu Paryskiego, zaświtało widmo straty. Straty, nie bankructwa, ale straty. Co by im przyniosło stratę? No stratę by im przyniosło, gdyby w Polsce doszli do władzy jacyś prawdziwi łebscy Polacy i powiedzieliby wtedy, no to pożyczaliście zbrodniarzom i złodziejom, to tam ich weźcie do sądu, od nich to odzyskajcie, prawda? No i znalazłszy się w tej sytuacji, w połowie lat 80. zaczęli się ci lichwiarze dogadywać z komunistami z Warszawy, którym dali na to przyzwolenie komuniści z Moskwy, na to, że z jednej strony ci komuniści troszkę się posuną na ławeczce i dopuszczą do władzy wytypowanych przez lichwiarzy ich plenipotentów, tak, którzy będą najczęściej opozycjonistami, którzy wcześniej działali albo po prostu jako członkowie partii komunistycznej, albo jako członkowie takich ugrupowań koncesjonowanych przez komunistów. Przykładem tych pierwszych był Geremek, przykładem tych drugich Mazowiecki, prawda? A z kolei tym komunistom ci opozycjoniści koncesjonowani, dopuszczeni do władzy, oni im zapewnią to, że im włos z głowy nie spadnie, prawda? A zatem z jednej strony ten nowy rząd ma zapewnić lichwiarzom to, że nikt im nie powie, bujajcie się, tylko będzie się im te pieniądze wypłacać za jaką dywidendę? No dywidendę w postaci wpływu politycznego. No bo jeżeli oni ulokują w Polsce, tak jak to zrobili, swoich ludzi u władzy, no to będą mieli swoje wpływy polityczne, prawda? A z drugiej strony reżim suchą stopą przejdzie w te nowe czasy, zachowując emerytury, zachowując posady, zachowując wpływy polityczne znowu. I teraz mamy replikę tej sytuacji tylko na większą skalę, bo mamy skalę powiększoną przez te długi, prawda, które są niewyobrażalne. Są zupełnie niewyobrażalne. I z jednej strony lichwiarze
potrzebują, żeby jakoś to dalej szło, to znaczy, żeby Polacy dalej byli niewolnikami, którzy będą pracować przez następne Bóg wie ile pokoleń na to, żeby te długi spłacić, a z drugiej strony reżim warszawski potrzebuje jakichś żyrantów, którzy zagwarantują przedstawicielom tego reżimu nietykalność. I teraz ja sądzę, że ta sytuacja będzie zmodyfikowana w takim względzie, że ponieważ ten reżim nie jest już monolityczny, w związku z tym ktoś jednak będzie musiał stracić głowę, a w każdym razie pieniądze, ktoś będzie wytypowany do tego, żeby go zepchnąć z tej pirogi tam w paszczę krokodyli. Ktoś będzie wytypowany do tego, żeby go wypchnęli z okna Urzędu Rady Ministrów tam w tłum rozeźlonych pielęgniarek i górników poszkodowanych, prawda? Kogoś ta władza będzie musiała wytypować, żeby został rytualnie zmieciony ze sceny politycznej. No ale z drugiej strony Polska jest dzisiaj tak bezsilna w porównaniu z realną siłą, jaką miał reżim Jaruzelskiego, bo reżim Jaruzelskiego miał jednak kilkaset tysięcy wojska, prawda? Było czym straszyć, prawda? Otóż teraz znowu na niekorzyść będzie to, że o ile wtedy w roku 89 ceną, jaką kazali sobie zapłacić lichwiarze, było wmontowanie w polski system władzy jawnej i realnej Geremka i Mazowieckiego, o tyle teraz wydaje mi się, że jakby to powiedzieć, bo reżim krajowy nie ma już żadnej karty przetargowej, prawda? Nie ma już żadnej karty przetargowej, że taki Tusk z Komorowskim są w zestawieniu z Kiszczakiem i Jaruzelskim, to są już w istocie nikim. Więc jak ma z nimi negocjować jakaś druga strona? No w ogóle nie musi się z nimi liczyć. I dlatego, jak powiedziałem już godzinę temu z okładem, obawiam się, że ostateczne dobicie targu może się odbyć tym razem na naszym terytorium już bez żadnego realnego uczestnictwa jakichkolwiek graczy, których nazwijmy to językiem urodzenia byłby język polski, tak? Kimkolwiek bowiem byli Kiszczak i Jaruzelski, no to cała ich ekipa, no to jednak byli komuniści w Polsce urodzeni, w większości, prawda? Otóż ja sądzę, i oni mieli realny wpływ na sytuację wtedy, oni mieli pewien realny wpływ na sytuację. Otóż ja sądzę, że teraz to rozwiązanie, do którego zmierzamy, że ono może zostać dopięte poza granicami Polski w 100% i wyniki tego porozumienia będą tylko zakomunikowane takim sprzedawczykom jak Tusk czy Komorowski po prostu do wykonania, prawda? Którykolwiek z nich zostanie zachowany na następny etap, to już tylko będzie wykonywał to, co zostanie zaproponowane. Teraz, co może jeszcze wpłynąć modyfikująco na ten układ, który się wydaje taki już ściśle zespolony i nie bardzo widać, co by mogło stanąć na przeszkodzie? Otóż zwrócę uwagę na to, że prezydent Białorusi, który jest przedstawiany jako czarny charakter, taki wzorcowy czarny charakter i w Polsce, i na świecie, otóż ten człowiek zadeklarował, że bardzo by mu się podobało, gdyby w Mińsku się pobudowało Chinatown. I ogłosił, że wojska białoruskie przeprowadzą manewry, w których wezmą udział jednostki chińskie. I teraz, proszę Państwa, to jest realnie myślący polityk. To jest jakiś poważny zawodnik, ten Łukaszenko. I teraz to jest tylko nasza bieda, że w Polsce nie ma ani ćwierć takiego generała i ani pół takiego polityka, który by podobnie realnie myślał.
Otóż ja sądzę, że w tym świecie poza opatrznością boską i poza trwaniem przy tradycji katolickiej, w tym realnym świecie globalnej polityki, nas mogłoby uratować Chinatown w Warszawie. Gdyby w Warszawie pobudowało się jakieś rzucające się w oczy China. Dlatego, że jakby tam było Chinatown, to wtedy nawet i tarcza amerykańska, gdyby tam ewentualne kolejne obiecanki, cacanki, gdyby się miały zmaterializować, to one będą miały solidniejsze podstawy, tak? Te amerykańskie obiecanki, cacanki będą jakiś miały punkt oparcia, dlatego że dzisiaj w Polsce Amerykanie znowu z kim się mają liczyć? Oni się mają liczyć ze swoją agenturą? No dlaczego się mają liczyć z agenturą? Agentura nie jest od tego, żeby się z nią liczyć, tylko od tego, żeby jej wydawać jakieś instrukcje i dyrektywy, prawda? Otóż nie ma w Polsce dzisiaj żadnych realnych punktów oparcia dla polityki krajowej. Z tym Chinatown to nie traktujcie Państwo tego jako dowcipu. To by było coś. To by było wprowadzenie jakiegoś nowego elementu, który by zapobiegał dalszemu scementowaniu po naszym trupie tego kondominium prusko-moskiewskiego pod zarządem żydowskim, prawda? To kondominium się cementuje i nie ma na horyzoncie żadnych innych elementów. Wydaje mi się, że jeśli tym elementem, ten element nie zostanie wniesiony z Chin czy z Indii, no to Polski za lat kilkadziesiąt realnie nie będzie, tak, na mapie politycznej świata. Więc jeśli Państwo macie jakichś krewnych, przyjaciół w Polsce, to zachęcam ich do tego, żeby się podali za Białorusinów i żeby jak najszybciej dali się zwerbować Chińczykom, tak? I wtedy może jakaś jaskółka wyleci następnej wiosny.